To już prawie ósma, pora zatem na fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. No właśnie. Warunkiem pokonania unijnego kryzysu, wzajemne zaufanie, poszanowanie różnorodności i suwerenności państw. Skrzydło do szefów państw Unii Europejskiej. W tym liście premier tłumaczy brak zaufania do Donalda Tuska i szacunek dla Jacka Saryusza-Wolskiego. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski za chwilę będzie gościem Roberta Mazurka. Nie zapominamy oczywiście o Dniu Kobiet, bo dziś w wielu miejscach usłyszycie, że Polska jest kobietą. Donald Tusk poparł opozycję w próbie obalenia rządu metodami pozaparlamentarnymi. Tak w liście do unijnych przywódców napisała Beata Szydło. Według premier to wyraz braku bezstronności, który dyskwalifikuje Tuska jako szefa Rady Europejskiej. Jak wiecie już z faktów RMF FM, ten list szefowej rządu od rana trafia na biurka szefów rządów 26 państw Unii. Krzysztof Zasada godzinę temu ujawnił treść korespondencji. Krzysztofie, co o ewentualnym przedłużeniu kadencji Donalda Tuska napisała polska premier? Jeśli wbrew stanowisku kraju pochodzenia, a więc Warszawy, dotychczasowy szef Rady ponownie zostałby wybrany, według Beaty Szydło byłoby to sprzeczne z międzynarodowym charakterem prac tej instytucji. Jako argument przytacza artykuł traktatu, który reguluje wybór członków Komisji Europejskiej. Tam wybór dokonywany jest na podstawie sugestii zgłaszanych przez państwa członkowskie. W liście pisze też o kryzysie unijnym, który pokonać można pod warunkiem, tu cytat, wzajemnego zaufania, poszanowania różnorodności i suwerenności państw członkowskich. Szanując nasze narodowe odrębności, musimy działać razem, a nie wbrew sobie, napisała Beata Szydło i dodała, że takie intencje towarzyszą polskiemu rządowi przy zgłaszaniu kandydatury Jacka Saryusza-Wolskiego na szefa Rady. Polska jest kobietą. Pod tym hasłem za pół godziny w centrum Warszawy na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej rozpocznie się pikieta z okazji Dnia Kobiet. Podobno odbędą się w kilkudziesięciu miastach. A protesty organizują panie, które w październiku protestowały w ramach tak zwanego Czarnego Poniedziałku. W centrum Warszawy, gdzie przejdzie marsz, jest nasz wóz satelitarny Michał Dobrołowicz. Michale, ten protest też ma być czarny. Tak, większość pań, które już tu są, ma czarne wstążki. Widzę też grupy ubranych właśnie na czarno kobiet, które idą tu teraz od strony stacji metra Centrum. Tam działa punkt informacyjny strajku kobiet. Protestujemy, bo walczymy o lepsze życie dla naszych córek. Chciałabym, żebyśmy w Polsce miały wolność wyboru. Taki jest pomysł, żeby po prostu zauważyć te problemy kobiet. No musimy walczyć o swoje. To będzie demonstracja naszej siły i wyrzućmy całą złość. Takie hasła widzę na transparentach, a równolegle do protestu za pół godziny grupa pań ruszy na ulicę Warszawy w przebraniu wiedźmy. Na tych nietypowych ubraniach naklejone będą ich postulaty. No to Michale, zapraszamy Cię do faktów o 8.30. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. Robert Mazurek w studiu, zatem zaczynamy poranną rozmowę RMF FM. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, na stole mam list pani premier do szefów państw, ale zanim porozmawiam o tym liście, to za minutę proszę mi powiedzieć, kiedy pan odwoła ambasadora Polski w Niemczech? Jeśli dostanę wiarygodne informacje poświadczone przez bądź to IPN, a najlepiej sąd lustracyjny, że dokonał jakiegoś czynu, który nie kwalifikuje go, aby był w dalszym ciągu ambasadorem. Panie ministrze, jest teczka, jest donos, jest nie tylko zobowiązanie do współpracy i pseudonim TW Wolfgang, ale jest donos. No i przede wszystkim jest jakaś potężna kompromitacja i co? MSZ nie jest instytucją lustrującą. My musimy dostać sygnał od właściwej instytucji, która potwierdzi te informacje i wtedy będziemy reagować. W maju zeszłego roku Cezary Gmyz w Dorzeczyn opisał historię TW Wolfganga. Wszyscy wszystko wiedzieli. I co? W lipcu pan Przyłębski został ambasadorem Polski w Niemczech. No jeszcze raz mogę tylko potwierdzić to, co powiedziałem na początku. Jesteśmy instytucją lustrującą. Ale przecież wiedzieliście o tym, nie czytacie gazet? Mieliśmy informację, że jest sygnatura akt. Natomiast dostępu takich akt nie mieliśmy. To jeśli mieliście informację o tym, że jest sygnatura akt i jeśli przeczytaliście o tym, że jest jakaś taka historia... To wysyłamy dokumentację do instytucji sprawdzającej, jaką jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby dała nam poświadczenie. I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego taki certyfikat, poświadczenie nam przekazała i ambasador Przyłębski dostał dopuszczenie do tajemnicy państwowej. I tyle. Panie ministrze, pan teraz chce zmienić ustawę o służbie zagranicznej, także po to, żeby dyplomatów, którzy mają problemy lustracyjne, można było szybciej zwalniać. Tu jest taka historia i co?
Ale na razie nie ma tej ustawy. A pan się poczuwa do odpowiedzialności za to, że człowiek, który był tajnym współpracownikiem SB, wszystko na to wskazuje? Znaczy, no to jeśli to będzie, nie tylko będzie wszystko wskazywał, tylko będzie wskazywał, to wtedy będziemy reagować. Na razie pan nie ma zamiaru odwołać ambasadora Przyłębskiego z Na razie Berlina. Nie ma podstaw. Nie ma formalnych podstaw. Formalnych nie ma, ale czy nie ma czegoś takiego? Wy zawsze mówiliście, że to jest niesłychanie ważne, żeby ambasadorowie, ważni urzędnicy byli poza podejrzeniami. No, rzeczywiście mówiliśmy i tak byśmy chcieli to zrobić dzisiaj. I nie zrobiliście. Dzisiaj może to powiedzieć, że wiele leży w rękach samego ambasadora. Tygodnik w sieci napisał, że złożył pan wniosek o odwołanie Konrada Szymańskiego z funkcji wiceministra. A ja wiem, że to prawda. Nie, nieprawda. No ale przecież... Pan złożył ten wniosek i go wycofał. Nie, nie było takiego wniosku. Nie było ani wniosku, ani wycofania, bo nie było takiego wniosku. Dobrze, panie ministrze, w takim razie pozostaniemy przy swoich zdaniach. Rozumiem, że pan musi tak mówić. Nie, nie muszę tak mówić, ale jest to prawda. To porozmawiamy teraz o tym, co dzisiaj przyniósł dzień, czyli o liście pani premier. Pani premier pisze do szefów rządów, że Donald Tusk wielokrotnie przekroczył swój europejski mandat, wspierał próbę obalenia rządu metodami pozaparlamentarnymi, w brutalny sposób złamał zasady neutralności politycznej, nie wykazał bezstronności itd. I to prawda, oczywiście. Mamy wiele zarzutów wobec Donalda Tuska. Tutaj te cytaty, które pan przed chwilą przedstawił, dotyczą jego zachowania między innymi w grudniu ubiegłego roku, kiedy pojawił się w Polsce, kiedy przyłączył się ideowo do tej próby puczu, jaka miała miejsce w grudniu. Wielokrotnie również w innych wydarzeniach zachował się stronniczo. Poza tym zarzucałem mu, iż w czasie jego kadencji miały miejsce dwa wielkie kryzysy europejskie. To jest Brexit. Zaczynał się i on nie reagował jako urzędnik wysokiego szczebla Unii Europejskiej. Powinien włączyć się w kampanię jednak ratowania wizerunku Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Tylko Polska się... Po drugie, za jego czasu miała miejsce też fala uchodźców, emigrantów. Ale mówmy się, że fale uchodźców Europy tutaj sprowokowały ruchy Niemiec, a nie Donalda Tuska. I mógł reagować również, nie przyłączając się do tych części elit, bądź na przykład niemieckich również, które domagały się, aby ta fala emigrantów, bo to głównie była fala emigrantów nielegalnych, która dotarła do Europy i potem przekraczała granice wśród nielegalnej Europy, została rozparcelowana po całej Europie. Panie ministrze, Myśmy byli przeciwni temu. Państwa, w których ci imigranci są w tej chwili w największej ilości, Hiszpania, Włochy, nawet oni nie chcą innego kandydata niż Donalda Tuska, bo nie zgłosili nikogo innego. Nikogo nie zgłoszono po prostu poza naszym kandydatem, którym jest Jacek Saryusz-Wolski. Jacek Saryusz-Wolski został zgłoszony notą dyplomatyczną w ubiegłą sobotę do prezydencji maltańskiej. Jest jedynym zgłoszonym oficjalnie kandydatem w tej chwili. Ja przesiedziałem ostatnie kilka dni w Brukseli. Uczestniczyłem w dwóch radach ministerialnych, Radzie do Spraw Zagranicznych, Radzie do Spraw Ogólnych. I na żadnej z tych rad ministrowie spraw zagranicznych innych krajów Unii Europejskiej nie zgłosili żadnego innego kandydata. Bo to nie jest normalny wybór, tylko przedłużenie kadencji. Nie. To jest kolejna. To jest normalnie druga kadencja. Druga kadencja. To nie jest przedłużenie kadencji, to jest druga kadencja. W związku z tym na drugą kadencję my proponujemy innego kandydata. I Donald Tusk nie jest nigdzie zaproponowany jako oficjalny kandydat. Panie ministrze, pan doskonale wie, tak jak i my wszyscy, że Jacek Saryusz-Wolski przy wszystkich swoich zaletach nie ma żadnych szans, by zostać szefem, przewodniczącym Rady Europejskiej. To pan to wie, ja tego nie wiem. Ja uważam, że ma szans. Nie chciałbym wierzyć, że polski minister spraw zagranicznych wie mniej niż Ja uważam, że ma szansę. Również ten list, który jest w tej chwili wysyłany dziś rano do ministrów, do przywódców państw, pokazuje Angela Merkel argumentów. Przeczytaliśmy się sobie, kurczę, rzeczywiście mają rację, poprzyjmy Saryusz-Wolskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać na ten temat z ministrem spraw zagranicznych Niemiec, wiem, który po południu przyjeżdża. Zygmar Gabriel. A obie panie, pani premier Szydło i pani Angela Merkel, jutro będą rozmawiały w Brukseli rano również na ten temat i będziemy próbowali przekonać panią Merkel. Panie ministrze, to niech pan powie wprost. Tak, celem numer jeden polskiej dyplomacji i polskiego rządu jest utrącenie kandydatury Donalda Tuska. Spełniamy w ten sposób polecenie Rady Politycznej PiS-u. Celem numer jeden jest doprowadzenie do tego, aby Polak w dalszym ciągu był na tym stanowisku i mamy tego kandydata, polskiego kandydata. My nie proponujemy też żadnego przewrotu kopernikańskiego. Zaproponowaliśmy kandydata po pierwsze polskiego, po drugie wywodzącego się z tego samego środowiska politycznego w kraju, z jakiego wywodził się Donald Tusk.
i również wywodzącego się z tego samego środowiska politycznego za granicą, czyli z partii chadeckiej. Ale gdybyście chcieli naprawdę zamienić Tuska na innego polskiego kandydata, zgłosilibyście kogoś, kto ma podobne znaczenie, podobny ciężar gatunkowy, choćby z racji tego powodu, że pełnił odpowiednią funkcję. Na przykład zgłosilibyście Beatę Szydło. Nie ma takiego powodu, nigdzie nie jest zapisane w dokumentach Unii Europejskiej, że przewodniczącym Rady Europejskiej ma być premier czy prezydent. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński osobiście i PiS jako partia nie znoszą Donalda Tuska, ale naprawdę, czy polski interes zależy od tego, że jedna partia nie lubi drugiej partii? Nie, polski interes nie był realizowany przez Donalda Tuska i to na tym polega problem. Nie jest prawdą, że urzędnicy narodowi idący do biurokracji unijnej stają się nagle kosmopolitami i nie realizują interesów narodowych własnych państw. Proszę zobaczyć urzędników wysokiego szczebla w tych instytucjach, jak oni ciągną przede wszystkim ludzi z własnych krajów na stanowiska do tych instytucji, jak zabiegają również o to, żeby realizowane były interesy własnych państw członkowskich. Unia Europejska, podkreślam wielokrotnie, nie jest klubem altruistów. Jest to instytucja wymyślona po to, żeby służyła interesom państw narodowych. Więc jeśli dzisiaj państwo narodowe, państwo członkowskie, Polska ma swój interes, żeby w tej instytucji był przedstawicielem Polak, taki Polak, którego proponujemy teraz, ale nie mamy szansy na to, żeby tego Polaka powinna reagować. Ta instytucja powinna reagować na interes państwa narodowego, państwa członkowskiego. Na Boga Świętego, czy naprawdę pan nie widzi, że my się w ten sposób wystawiamy na śmieszność? Bo głupi jest po prostu żadnej śmieszności. Nie widzę żadnej śmieszności w tym, że państwo członkowskie próbuje realizować swój interes bezpieczeństwa, ale interes narodowy. Jeżeli wiemy dobrze, że to jest nasz interes, to powinniśmy to wiedzieć pół roku temu i powinniśmy przez pół roku prowadzić taką kampanię, a nie przez tydzień. Poprzedni kandydat, który był na tym stanowisku, nie realizował tego interesu. Myśmy sygnalizowali tę kwestię już od grudnia. Już od grudnia pojawiało się w różnych sytuacjach nazwisko Jacka Saryusza-Wolskiego. O tym wszystkim porozmawiamy w RMF24.pl i na interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. Panie ministrze, skorzystam z sytuacji, że pan pije herbatę i zadam to pytanie. Jeżeli jest tak, że w polskim interesie jest, żeby był tam ktokolwiek inny niż Donald Tusk, to po pierwsze, powiedzmy to jasno, tak, musimy pozbyć się Tuska, bo on szkodzi polskiemu interesowi i polskiemu rządowi. I to mówimy jasno, tak, on szkodzi interesowi polskiemu. Nie pomaga nam, a przez to nie pomagając, szkodzi. Mhm. Czyli miałem rację mówiąc, że celem numer jeden polskiego rządu jest utrącenie Donalda Tuska. Nie, celem numer jeden jest zamiana gorszego kandydata na lepszego kandydata. No ale naprawdę pan doskonale wie i wszyscy wiedzą, że Jacek Saryusz-Wolski powtórzy jest lepszym kandydatem. Jest bardziej wiarygodnym. Tego, nawet jeśli jest rzeczywiście kandydatem wiarygodnym, bezstronnym, jest większym ekspertem od spraw europejskich i międzynarodowych. Na pewno, jeśli będzie miał to stanowisko objąć, nie pojedzie na Maltę na wielotygodniowy kurs nauki języka, czy to angielskiego, czy to francuskiego, czy w ogóle na jakiekolwiek przysposobienie do spraw Unii Europejskiej, bo jest w stanie podjąć te obowiązki z dnia na dzień. Tak, bo rozumiem, że mówi po angielsku lepiej niż Donald Tusk i jeszcze mówi po francusku. Też. To urocze. I zna Unię Europejską lepiej niż Zygmunt Broniarek świętej pamięci byłby najlepszym kandydatem. Nie porównujmy, nie, bez przesady. No nie, no bo przecież nie dlatego, że ktoś mówi w jakimkolwiek języku, zostaje szefem Rady Europejskiej. Dlatego, że ma poparcie własnego kraju, przede wszystkim. I poparcie pozostałych państw. Tego poparcia nie jesteście w stanie dla Saryusza-Wolskiego zdobyć. Ale zdobywamy. Na razie udaje nam się prawie zdobyć poparcie Węgier. No i innych krajów, które nie przedstawiły żadnego innego kandydata, kontrkandydata wobec naszego Jacka Saryusza-Wolskiego. Enda Kenny byłby lepszym kandydatem. Mówimy o premierze Irlandii. Wczoraj Jarosław Kaczyński powiedział, że premier Irlandii nie wkraczał w sprawy Polski i nie namawiał do puczu. Najlepszym kandydatem jest Jacek Saryusz-Wolski. Ale jeśli z jakiegoś powodu entuzjazmu pańskiego nie podzieli cała reszta. Nie ma dzisiaj podstaw spekulować, ponieważ myśmy przedstawili własnego kandydata i nikt tego kandydata nie kontruje w tej chwili. To zadam pytanie inne. Czy każdy inny byłby lepszy niż Tusk? Każdy w tej chwili kandydat jest gorszy, ponieważ najlepszym jest dr Jacek Saryusz-Wolski. Pana doktora na razie zostawmy. Ja mam pytanie bardzo proste. Czy każdy inny kandydat, oczywiście oprócz najlepszego na świecie Jacka Saryusza-Wolskiego. Tak, nie ma podstaw spekulować teraz, ponieważ jedynym kandydatem w grze oficjalnie zgłoszonym przez Polskę jest Jacek Saryusz-Wolski. Mhm. To proszę mi jeszcze powiedzieć, ponieważ Jarosław Kaczyński wczoraj zaprzeczył zdecydowanie, jakoby oferował pański fotel Jackowi Saryusz-Wolskiemu.
To co w takim razie może stać się z Jackiem Saryusz-Wolskim, jeśli przypadkiem Unia Europejska nie podzieli pańskiego entuzjazmu wobec tej kandydatury? Jacek Saryusz-Wolski w dalszym ciągu jest europarlamentarzystą do 2019 roku, będzie europosłem. I na pewno już nie będzie w Europejskiej Partii Ludowej, nie będzie już w Platformie. No tego nie wiem, prawdopodobnie nie, natomiast dwa lata będzie funkcjonował jako europoseł. Czy jest coś na rzeczy w targach, znaczy w targach, w domysłach, że w takim razie Jacek Saryusz-Wolski zostanie polskim komisarzem? Za wcześnie, aby tym spekulować. A proszę powiedzieć, byłby dobrym komisarzem? Myślę, że tak. Nadawałby się też na stanowisko komisarza. I ta sytuacja będzie rozpatrywana dopiero wiosną 2019 roku, po następnych wyborach europarlamentarnych. Jako Polska i pan jako minister ma jakiś pomysł na to, co zrobić z nie tylko rodzącym się, ale właściwie zadekretowanym już pomysłem stworzenia Unii Dwóch Prędkości? No, wspólna deklaracja szefów rządów Francji, Włoch i Hiszpanii oraz prezydenta Francji, szefów Niemiec. No, cztery największe państwa europejskie powiedziały dość tego. Stworzymy silne jądro integracji europejskiej, to będzie Unia Dwóch Prędkości. Jak no to jest recepta na koniec Unii Europejskiej, dlatego że my rozumiemy, że w Unii Europejskiej w 28 państw mogą być różne formaty współpracy i takie dzisiaj funkcjonują. Jest strefa euro, kilkunastu państw, jest strefa Schengen, do której też nie wszyscy należą. Są inne formaty współpracy pogłębione. Natomiast jeśli w ramach 28, a potem 27 po ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii zacznie się tworzyć, jak tam pan mówi, twarde jądro, czyli to znaczy, że będzie grupa państw z odrębnymi instytucjami w Unii Europejskiej, na przykład z odrębnym przewodniczącym, z odrębnym budżetem, ministrem finansów, ministrem finansów i tak dalej. No to jest recepta na koniec Unii Europejskiej. Kto dzisiaj rozwala Unię Europejską? Nie Polska, można powiedzieć. Opozycja zarzuca, że do Polska chce wprowadzić, że rząd chce wprowadzić, że chce wyprowadzić ten czy inny kraj z Unii Europejskiej. Nie, to okazuje się, że to państwa Europy Zachodniej próbują w tej chwili rozmontować Unię Europejską poprzez tworzenie dodatkowych formatów, prędkości i tak dalej. Panie ministrze, instytucji, no ale co nam z satysfakcji, że to nie my, że to ktoś inny popsuł, jeżeli nam to zaszkodzi? Ale musimy na to wskazywać, że to szkodzi wszystkim. To szkodzi całej Unii, dlatego że to zabija wspólny rynek, to zabija konkurencyjność gospodarki. To doprowadzi do tego, że Unia Europejska się rozpadnie. A nie jest tak, że przypadkiem z jakiegoś powodu nam to odpowiada w gruncie rzeczy? Nie, nam tego nie odpowiada, dlatego że jak to? Oni się od nas odczepią, będą się zajmować swoimi problemami, my będziemy mogli... Nie, oni będą tworzyć problemy. Oni będą tworzyć problemy dla nas, dlatego że będą tworzyć bariery. Będą tworzyć problemy, które będą nas wypychały na przykład ze wspólnego rynku. Na przykład szlachetna decyzja, aby podnieść i ujednolicić płace minimalne. Oczywiście może się podawać związkowcom, ale już przedsiębiorcom, na przykład transportowym, ci, którzy świadczą usługi, na przykład czy budowlane, czy inne, na rynkach zachodniej Europy, oznacza, że oni tracą konkurencyjność. Jeśli dzisiaj my konkurujemy niższą płacą, ale za taką samą jakość dostarczamy, na przykład swoim firmy budowlane, no to jesteśmy konkurencyjni na rynku zachodnim, tak, możemy to zarabiać. Funkcjonuje. Jeśli pod hasłem socjalnego dumpingu, o co się dzisiaj nas oskarża, wypchnie się nasze firmy z tej konkurencji, no to stracimy. To są więc bariery, które są tworzone, formalnie przyświecają temu szlachetne pobudki, natomiast jest to de facto ograniczenie wspólnego rynku. Panie ministrze, to ja bym wolał w takim razie, że skoro pan to wie, że polski MSZ, że polski rząd, a także polski prezydent skoncentrowali się na tym, co zrobić, by nie dopuścić do stworzenia Unii Dwóch Prędkości, a nie skoncentrowali się na walce z Donaldem Tuskiem. Nie, nie, to są rzeczy, które idą równoległe, zarówno ale mówimy, wasza energia idzie tylko w tym, żeby utrącić Tuska. Wczoraj właśnie na Radzie do Spraw Ogólnych, gdzie przygotowywaliśmy właśnie konkluzję Rady dla pani premier, wypowiadałem się właśnie na temat wspólnego rynku. I właśnie to, co dzisiaj państwu mówię, tłumaczyłem wczoraj innym ministrom w Brukseli, że utrącają w tej chwili konkurencyjność i doprowadzają do upadku wspólnego rynku, co było podstawą funkcjonowania integracji europejskiej. Być może, i sukcesu tego, że, integracji europejskiej. Być może my możemy sobie apelować, my możemy tłumaczyć, o źle robicie, niebezpiecznie, ale my ich w ten sposób nie przekonamy. Musimy mieć jakieś poważniejsze argumenty. My nie jesteśmy sami. Jest cała grupa państw, również z naszego regionu, która o tym mówi. Ale to oni, oni mówią wprost. Dobrze, zapraszamy do klubu. Proszę, wejdźcie do strefy euro. I zabijmy sobie gospodarkę, tak?
Bo strefa euro dzisiaj nie jest dla nas niedostępna z jakiegoś powodu ideologicznego, doktrynalnego. Po prostu jest to kalkulacja gospodarcza, ekonomiczna. Proszę, proszę zaprosić tutaj pierwszego, lepszego czy każdego ekonomistę. A wie pan, również że, spoza, wie pan, że, wie również pan, jaki spoza kraj ma w Europie największy wzrost gospodarczy? Również naszej opcji Panie politycznej. Ministrze, wie pan, jakie proszę zaprosić tutaj ma na największy wzrost gospodarczy byłego premiera Marka Belkę i zapytać go, czy Polska dzisiaj stać na to, żeby wejść do Unii może, euro. Jak spytam trzeci raz, to pan odpowie. Czy pan wie, jakie państwo ma największy wzrost gospodarczy? No pani powie za chwilę. No. Estonia. A pan wie, jaka waluta jest w tak, Estonii? Tak, jest to maleńka gospodarka, która przyłączyła się do strefy euro. Maleńka, nie maleńka. Ona ma największy wzrost natomiast gospodarczy. Natomiast cała strefa euro jest... ma daleko niższy wzrost gospodarczy niż Polska, która sięga prawie 3%. Tak, zgoda. Polska jest na drugim miejscu. I co z tego? Chodzi mi o to, że sam fakt przyjęcia euro nie oznacza, że zaczniemy... Ale dla naszej gospodarki oznaczałoby to. Zaczniemy to są kalkulacje. Nasze kalkulacje są jednoznaczne. Nie wynikają z żadnej doktryny, żadnej ideologii. Wynikają z czystej kalkulacji ekonomicznej. Być może staniemy przed takim wyborem. Co w takim razie zrobić? To, że będziemy się rozwijać trochę szybciej bez euro? Czy że wypadniemy z Unii Europejskiej de facto i wtedy w dłuższej perspektywie stracimy więcej? Nie wpadamy z Unii Europejskiej. Jeżeli będzie Unia dwóch prędkości. Jesteśmy w Unii Europejskiej, natomiast musimy zachować swoje własne instrumenty konkurencyjności, aby rozwijać gospodarkę szybciej, żeby dołączyć do tego grona najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Panie ministrze, na koniec, z ręką na sercu, jest pan przekonany, przecież pan wie, że Sariusz Wolski nie będzie szefem Rady Europejskiej. I o to w ogóle się nie chcę z panem nawet zakładać, bo po co, żal mi pana. Ale już się o parę rzeczy pan zakładał ze mną. Tak, o co? Ale to przypomnę panu w końcu roku. Nie, to możemy się teraz założyć, ja zapiszę sobie, bo jestem sklerotykiem, o to, że Donald Tusk będzie szefem Rady Europejskiej. Staramy się, żeby szefem Rady Europejskiej był Jacek Sariusz Wolski, który jest jedynym kandydatem. Ale pan tak Polski, z ręką na sercu jest w stanie mówię, powiedzieć... że jest to jedyny kandydat w tej chwili oficjalny, który zgłosiliśmy i nie ma innego konkurencyjnego kandydata. To słyszeliśmy. Dziękuję bardzo. Ja też panu serdecznie dziękuję, ale zanim jeszcze się wyłączymy, to jednak jedno pytanie. Pan naprawdę wie, że Sariusz to jest jedna sprawa, a Tusk to druga. Czy pan jest przekonany, że jesteśmy w stanie, polski rząd jest w stanie utrącić kandydaturę Donalda Tuska? Jestem przekonany, aby zabiegać o kandydaturę Jacka Sariusza Wolskiego. Jeszcze raz, 7 czy 17 raz dzisiaj pan tak, powtarza. Ja mówię po polsku, pan po węgiersku. Ja również mówię po polsku. Nie dogadamy się. Używając języka polskiego, mam nadzieję, że nie kalecząc tego języka, podtrzymujemy kandydaturę Jacka Sariusza Wolskiego na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Pan jest za, ja się wstrzymuję. Musiałaby zdecydować nasza wspaniała realizatorka, ale ponieważ chwilowo nie ma mikrofonu, więc bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę. Często pozostanie nierozstrzygnięty. Kłaniam się, do widzenia.